Witam Państwa serdecznie. Oczywiście turniej Eurosport Ringu już trwa na dobre trzeci dzień. Właściwie ma się nawet ku końcowi. Mamy na scenie młodych piłkarzy właśnie stąd, z gospodarza tej części turnieju, czyli PKS Łany. Witamy serdecznie brawami w takim razie. Telefony chowamy na chwilę do kieszeni. No i tak, niniejszym witam serdecznie w imieniu organizatorów Fundacji Eurosport Ring, która organizuje ten turniej jedyny w Polsce. Trzeci największy w Europie, czwarta edycja, Remigiusz Jezielski, witam Państwa serdecznie, też mieszkaniec tutaj gminy Czernica, więc po gospodarsku, a zapowiadamy właśnie zespół tutaj gospodarzy, który będzie udekorowany i przez kogo? Oczywiście przez znakomitych naszych gości, przez wójta gminy Czernica, pana Włodzimierza Chlebosza, zapraszamy i przez panią Urszulę Włodarczyk, naszych fantastycznych byłych sportowców, olimpijczyków i pana tutaj też prezesa, pana Jurka Misztala, zapraszamy. Jest też z nami pan Sołtys. Zapraszamy Ryszardzie. Ryszard Wychudzki, doskonale znany tutaj lokalnej społeczności. Zapraszamy, medale wręczamy młodym, dzielnym zawodnikom. Ja przy okazji jeszcze powiem, że pan wójt gminy Czernica, Włodzimierz Chlebosz, to były zawodnik Śląska Wrocław, 22 lata, reprezentował barwy klubu. Siódme miejsce na olimpiadzie w Barcelonie w 1992 roku. Gratuluję. Gratuluję. Pani Urszula Włodarczyk, nasza czołowa wieloboistka. Gratuluję. Świata, trzykrotna olimpijka. Od lat współpracująca z wrocławskim AWF-em, AZS-em AWF oczywiście również. Obecnie dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego przy Ministerstwie Sportu. Zapraszam Ryszarda. Panie Sołtysie, proszę parę słów. Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Niezmiernie nam miło jest gościć dzisiaj panią Urszulę Włodarczyk, która specjalnie na tą imprezę przyjechała mimo nawału obowiązków z Warszawy, z Ministerstwa Sportu. Pani Urszula Włodarczyk, mieszkanka naszej gminy, olimpijka, aktywny sportowiec cały czas, pełni teraz funkcję dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego w Warszawie i niezmiernie nam miło, że nas zaszczyciła po raz kolejny tutaj w Łanach. Gościliśmy ją kilkakrotnie na samorządowych dniach sportu, gdzie tutaj promowała i wśród młodzieży szczególnie sportu amatorskiego, sportu wyczynowego, sportu olimpijskiego. Wiadomo, zbliża się olimpiada, a teraz trwa Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce i pani Urszulo obowiązki wzywają, także tutaj zaznaczyła, że będzie tylko chwileczkę, ale chcieliśmy jej za to podziękować i przekazać jej od nas, od społeczności Łan, taką symboliczną statuetkę przyjaciela wsi Łany, także prosimy tutaj panią radną Rady Sołeckiej z Łan, Dorotę Pelc i panią Urszulę Włodarczyk, ażeby przekazać tą statuetkę przyjaciel wsi Łany. Niezmiernie nam miło, że z dalekiej Warszawy do dalekich Łan zawitała i serdecznie dziękujemy za promocję, dziękujemy za obecność. I życzymy wielu sukcesów w ministerstwie. Prosimy nie zapominać o nas, odwiedzać i serdecznie dziękuję. Tak, z Rio proszę nam przesłać zdjęcie, pozdrowić Łany, mieszkańców gminy Czernica, także dziękujemy bardzo. Serdecznie dziękuję bardzo za zaproszenie, zawsze chętnie tutaj uczestniczę i widzę, że rzeczywiście impreza cały czas się rozwija. Miło się patrzy, jak młodzież trenuje, pogoda dopisała, ale tutaj mamy sołtysa, który rzeczywiście nad tym czuwa i pogoda jest zawsze zagwarantowana, więc życzę dalszych sukcesów i samych złotych medali, bo się tego nie da zdobyć. Pani Urszulo, jeszcze słowo, a co tam w sprawie teraz właśnie nowych działań, w sprawie sportu wyczynowego? Proszę powiedzieć parę słów właśnie o obecnej działalności. Na razie nowych działań nie ma. Wszystko będzie się działo po Igrzyskach Olimpijskich, teraz jest na razie cisza przed burzą, zobaczymy ile zdobędziemy medali, mamy kciuki, aby było ich więcej niż 10, według moich obliczeń może ich być między 15 a 18. I wtedy będziemy się zastanawiali, co dalej. Panie, dziękujemy. Do tego życzymy oczywiście sobie, wszystkim kibicom polskiego sportu. Pani Urszulo, jeszcze proszę zostać z nami do zdjęcia. Panie Włodku, jeszcze pana zaproszę też do wspólnego zdjęcia. Pewnie pan jeszcze, pan się nie spiesza tak bardzo. Zostaje pan z nami dłużej na jeszcze kilka ceremonii? Tak, ale o parę słów i tak, panie Włodku, poproszę. Bo dziękujemy jednocześnie mocno. Gmina Czernica włączyła się w tym roku tutaj we wsparcie tego turnieju. Szanowni Państwo, nie mogło być inaczej, skoro tutaj tak naprawdę
mieszkaniec i właściciel tego wspaniałego terenu, Zbigniew Wolfinger i wielu, wielu tutaj wspaniałych ludzi. Sołtys, Rada Sołecka, Radni Gminy Czernica, a co chyba najważniejsze, wiele szkółek i młodych piłkarzy spowodowało to, że gmina Czernica włączyła się w tym roku mocno, bardzo mocno w tą imprezę naszą sportową. Powiem w ten sposób, w tamtym roku było świetnie, w tym roku będzie lepiej. Myślę, że przez kolejne lata będzie się ta impreza rozkręcać i zawsze będzie tutaj w łamach, czego sobie i organizatorom życzę. Jeszcze pan wójt wspomniał o Zbigniewie Wolfingerze, prezesie klubu PKS Łany. Korzystając z okazji, że tutaj mamy sportowców z tego klubu, którzy tu dzielnie się spisywali na tym trzydniowym turnieju, i gościmy też wiceprezesa klubu, pana Jerzego Miślala. Bardzo prosimy tutaj do nas, który tutaj wspomaga cały klub PKS Łany. Dzięki niemu też są te osiągnięcia sportowców i tutaj wspólnie ze Zbyszkiem Wolfingerem działają na rzecz krzewienia sportu, kultury fizycznej, także te wszelkie działania. Dziękujemy Jerzy, dziękujemy panu wójtowi, że tutaj objął patronatem ten turniej po raz pierwszy. Myślimy, że w przyszłym roku również będziemy gościć Wrocław Tropy, Łany Cup, piąty jubileuszowy międzynarodowy turniej piłkarski, że zagościł do tutaj mały Łan, do gminy Czernica, także serdecznie dziękujemy organizatorom, dziękujemy wszystkim. No i życzymy w Rio wszystkiego dobrego, panie Urszulo, bo teraz te medale na Mistrzostwach Europy wskazują, że będzie się dużo działo. Myślimy, czy mamy kciuki i rzeczywiście... Wszystkim życzymy sportowcom wielu medali, a tym teraz aktualnie, żeby na kolejne igrzyska, czyli za 8 albo 12 lat też, żeby mogli pojechać. Także wszystkiego dobrego. Tak, jest tylko wspólne pamiątkowe zdjęcie, jeszcze prosimy. A prowadzącym dzisiejszą imprezę, może się jeszcze nie zdążył przedstawić, jest niezwykły sportowiec Śląska Wrocław. Też grał wielokrotnie tutaj w Łanach, w Odbojach. Tak, Remigiusz Jezierski gra dalej w Odbojach, grał w Śląsku Wrocław. Także też sportowiec naszej gminy Czernica, utalentowany sportowiec, a w tej chwili to, co się nauczył, kunsztem oddaje w zespole PKS Łany Oldboje. Tak, Dolny Oldboj, tak? Dolny Oldboj i życzymy wszystkiego dobrego dalej. Remy. Tak jest, oczywiście tutaj wspieramy wszyscy gminy, fantastyczne obiekty sportowe. Chcemy, żeby nasza gmina żyła sportem i jednocześnie takimi aktywnościami, które wspierają krzewienie kultury fizycznej. Jeszcze raz, udanej dalszej części zabawy takiej sportowej, piłkarskiej. Tutaj co chwila będą zespoły się pojawiały na ceremonię wręczania nagród i medali, pucharów. Teraz mniejszym. Zapraszamy na kolejne części. Chwila. Medale pamiątkowe zapowiada tutaj, podpowiada mi pan Sołtys. Dla pana wójta i dla pani Urszuli. Pani Urszula musi jechać już do Warszawy. Chcieliśmy na pamiątkę też przekazać te medale pamiątkowe. Bardzo prosimy. Mateusz też kilka słów i prosimy o wręczenie. W imieniu organizatora, tak jest. Tak, proszę. Tutaj podpowiedzi są, że jako dobry talizman przed olimpiadą w Rio te medale właśnie. Bardzo dziękuję za odwiedzenie nas. Dziękuję za pomoc i za to. Medal może trwać. Gratuluję. Dziękujemy ślicznie. Życzymy wielu tego lata jeszcze sukcesów sportowych. Panie Mateuszu, proszę w imieniu organizatora parę słów. Witam państwa serdecznie po raz kolejny w imieniu Fundacji Eurosport League, która organizuje swoje turnieje takie jak ten, takie cudowne turnieje dla dzieci w 12 krajach. Ponad 80 takich turniejów. My tu jako wrocławianie, jako mieszkańcy gminy Czernica chcieliśmy serdecznie podziękować tutaj wszystkim gościom, drużynom, rodzicom, trenerom, a także organizatorom i wolontariuszom, bez których ta impreza na pewno by tutaj nie miała miejsca. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy pani doktorze. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękujemy, a także panu wójtowi. Ja tutaj ze swojej strony w imieniu Eurosportingu chciałem przedstawić dyrektora tego turnieju, a także dyrektora biura Eurosportingu w Polsce, pana Krzysztofa Kopertyńskiego. Panie Krzysztofie, parę słów prosimy. Ode mnie dosłownie dwa słowa, żeby już nie przynudzać. Ja myślę, że zawodników interesują medale i puchary.
a nie przenudzanie tutaj przedstawicieli, ale ja chciałem gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w Łanach, w gminie Czernica, w szczególności panu Zbyszkowi Wolfingerowi, który tak naprawdę własnymi rękami dla nas przygotował tą arenę tutaj zmagań na turnieju w Łanach. Więc bardzo dziękuję, a gratuluję wszystkim drużynom uczestniczenia w turnieju. Dziękuję. Pewnie nie mamy się rozglądać w poszukiwaniu pana Zbyszka, bo jak zwykle gdzieś w cieniu pracuje, tak. On nie lubi splendoru tutaj wypinania piersi do medali. Dlatego jeszcze raz dziękujemy wszystkim i życzymy dalej udanej zabawy. Tutaj najmniejszego uczestnika, jak się grało? Gorąco? Trochę gorąco, ale myślę, że nie w takich warunkach się grało. Ile bramek udało się strzelić jako cały zespół? Nie pamiętasz nawet? Ale grało się dobrze. Najważniejsza jest gra i satysfakcja. No w sumie taka prawda. Czasami za bardzo mamy nastawienie na wynik. Tutaj po tym zespole widać, że niekoniecznie tylko o to w futbolu chodzi. Zapraszamy do wręczenia medali. Proszę tutaj parę słów do publiczności i do młodych zawodników, pan Leszek, proszę. Patrzymy się w obiekty. Proszę porobić zdjęcia, bo oni nie mają czasu. Zaraz już czekają na nich ci kupcy z zagranicy i zabierają ich do swoich klubów. Tak jest, oczywiście humorystycznie. Podmieniamy mikrofon. Dobra, mam mikrofon z czarną jedną. Tak jest, jeszcze raz dziękujemy, gratulacje dla Polski, Czernica. Panów też poproszę, żeby zostali z nami, też piątkę zawsze można z kolejnym zespołem przybić. No a na scenę zapraszamy Futbol Akademii Oleszyce, zwycięzca Consolation Cup 2016 w kategorii U9. Są z nami? Są panowie, zapraszamy. A oczywiście turniej jest międzynarodowy, chłopaki, więc też wypada parę słów po angielsku, żeby powiedzieć welcome guests from all the Europe, 15 countries, 200 teams with us here in Wrocław and in Łany. Welcome, welcome and congratulations for your fantastic challenge. Ale teraz zespół Futbol Akademii Oleszyce. Zwycięzcy, gratulacje panowie. Parę słów do mikrofonu, pewnie chcesz coś powiedzieć. Powiedz coś ciekawego. Jak się grało? Fajnie. Dobrze, coś więcej powiedz. Dłuższą jakąś powiedz. Powiedz najlepszą akcję, jaką dzisiaj zrobiłeś. Jak wyglądało? Kolega Norbert podał mi piłkę, a bramka stała koło słupka jeszcze. Mieliśmy tak. Rzutu rożnego, on podaje do mnie, ja mu tak wysuwam, on właśnie wrzuca i on z kolanka właśnie strzelił tak. No rewelacja, właśnie o taki opis chodziło. Zobaczcie, jak taktycznie przygotowani zawodnicy, jak mają opracowane schematy rozegrania tak, żeby sukces odnieść. Dziewiątka zobowiązuje. Tutaj pan wójt Włodzimierz Klebosz z pucharem już w rękach, ale my poprosimy nasze fantastyczne panie, żeby wręczyć medale. Puchar zostawimy sobie na koniec. Poprosimy jeszcze raz panów sołtysów do wręczania medali. Już idzie. Pan sołtys Nadolic Wielkich, Leszek Kuszak i pan sołtys Nadolic Małych, pan Zdzisław Dobrzański. Gratuluję. Kuba. Gratuluję. Kuba otrzyma. Puchar. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. Jak przebrzmiemy. Gratuluję. I trenerowie. Żegnam się chłopaki, już potrafię. Bo to będzie z moich stron. Na wielki ten. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czekać staniemy jeszcze do zdjęcia. Oczywiście. Finał wygrany przez ten zespół. Francji. Brawo! Brawo!
Brawo, brawo dla naszych zwycięzców. Jeszcze raz Futbol Akademii Oleszyce. Zwycięzcy Consolation Cup U9 kategorii. Kuba. Futbol Akademii! Stoimy. Dziękujemy. 180 drużyn z 15 krajów gościmy i na obiektach, polach marsowych i tutaj w Łanach. Udało się połączyć siły Dawida i Goliata. Wspólnie Wrocław i Łany są po raz kolejny wymieniane wspólnie dzięki właśnie Krzysztofowi i Mateuszowi. Dlatego też chcielibyśmy im też przekazać symboliczne podziękowanie w formie statuetki przyjaciela w Łany. Serdeczne podziękowanie i prosimy o Łanach pamiętać w przyszłym roku. Dzięki gościnności Zbyszka Wolfingera, szczególnie właściciela tych obiektów sportowych, dzięki gościnności i hojności Jerzego Misztala i gminy Czernica w osobie wójta Włodzimierza Chlebosza, zapalonych sportowców. Dziękujemy za uznanie, za to, że w Łanach możemy gościć tych młodych adeptów sztuki piłkarskiej. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy zdobycia statuetki przyjaciela w Siłach. Gratulujemy. Tytuł honorowy przyjaciel w Siłany oczywiście do czegoś zobowiązuje. Bardzo proszę, bardzo się cieszymy. Przyłączam się do tych życzeń. Bardzo dziękuję panu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, jest to dla nas. Bardzo dużo wręcz. No oczywiście do takiego grona jak ja też. Jura Wodarczyk, tak. Ja przede wszystkim powiem, że jestem bardzo wzruszony i zaskoczony, bo się zupełnie nie spodziewaliśmy takiego wyróżnienia. Więc dziękujemy za tą współpracę. My tak naprawdę w tym momencie już od pierwszej edycji nie wyobrażamy sobie, od pierwszej edycji tutaj w Łanach, nie wyobrażamy sobie, żeby turniej mógł się odbywać bez Łan, czyli tak naprawdę najfajniejsze tutaj jest to, że mamy warunki do tego, żeby dzieciom dać możliwość rywalizacji tej międzynarodowej, także w Łanach, ale to, że tutaj znaleźliśmy szczególnych ludzi i wszystkie w zasadzie osoby, które tutaj poznaliśmy, poczynając od pana Zbyszka, pana wójta, pana sołtysa, wszystkich radnych, naprawdę my bez tej statuetki już jesteśmy po tym roku, w zasadzie czujemy się waszymi przyjaciółmi, no i myślę, że tak już zostanie na długie, długie lata, więc bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Jedziemy razem! Yeah. 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 Yeah.